Cześć, witam Cię w serii Ogarnijmy angielski po jednym, ale dosłownie jednym wyrażeniu. No to co, zaczynamy? Bo wyrażenie na dziś to go on, go on. Pokażę Ci trzy zastosowania, trzy sposoby na to, co z tym słówkiem zrobić. Po kilka przykładów na każde, bo go on znaczy różne rzeczy, zajmijmy się tymi trzema, które już dzisiaj ułatwią Ci życie. Pierwsze i chyba najczęściej słyszane, założę się, że już gdzieś to w filmach udało się Ci się wyłapać. What's going on? What's going on? Czyli co jest grane? Potoczne, co się dzieje? What's, tam mamy what is, ale będziemy mówić what's going on. What's going on? Hey, what's going on in here? Inny przykład o kimś oczytanym, o kimś, kto śledzi newsy, kto na bieżąco chce wiedzieć, co się dzieje, powiemy he likes to know what's going on. On śledzi, on lubi być na bieżąco. Dosłownie lubi wiedzieć, co się dzieje. I chyba taki wniosek jeszcze, to będzie mój trzeci przykład, do którego dochodzę, to we never know what really goes on in politics. We never know what really goes on in politics. My tak naprawdę nigdy nie wiemy, co jest grane, co się tam dzieje w polityce. Coś tam się nam podaje do wiadomości, but we really don't know what goes on in politics. Drugie zastosowanie, w którym będziesz używać go on, to kiedy coś się włącza, coś zaczyna działać. Na przykład światła się same włączają i możemy powiedzieć the lights go on automatically. The lights in the garden go on automatically if they detect some intruder, be it a squirrel, the lights will go on. Światła same nam się włączą automatically, automatycznie, nawet jak tam wiewiór jakiś się pojawi. So the lights go on automatically if there's an intruder in the garden, jak jakiś intruz się tam zjawia. Okej, okay. I może jeszcze it's cool in here. When does the heating go on? Czyli zimno tu. It's cold in here. When does the heating heat, grzać heating? Central heating to ogrzewanie. So, when does the heating go on? Ono nam się samo włącza i my byśmy chcieli wiedzieć kiedy. No, kiedy wreszcie. When does the heating go on? I trzecie zastosowanie. Obiecałam Ci trzy. No to mieliśmy coś się dzieje, coś jest grane potocznie, coś się włącza, załącza się. A trzecie to, kiedy będziesz chcieć kogoś przynaglić, zachęcić kogoś do czegoś, no na przykład, żeby Ci coś opowiedział. No co tam dalej? Go on, tell me what happened next. Go on, tell me. Go on, show me. Ok? Pokaż mi, powiedz mi. Go on, tell me what happened next. Co tam się happened, czyli stało. Albo chcesz kogoś zachęcić, żeby się poczęstował. Go on, have another piece of cake. Go on, have another drink. Weź drinka, weź kawałek ciasta, czego tam. Go on, have another. Zobacz też have, jako weź, zjedz, poczęstuj się. Have another drink, go on. No i zobacz, mamy trzy użycia go on. What's going on? Co się dzieje? The lights go on automatically. Światła nam się włączają. I go on, tell me what happens next. Co tam się dzieje w tym odcinku, zdradź mi. To już wszystko na dziś. Masz jedno nowe wyrażenie i trzy możliwości jego zastosowania. Odsłuchaj ten odcinek jeszcze raz. Poćwicz mówienie razem ze mną tych wyrażeń. Śmiało, mów je na głos, bo to doskonały sposób, żeby przełamać to, co wszyscy nazywają barierą językową. Jeśli coś takiego Cię dręczy, mów śmiało. Mów śmiało w samotności. Z czasem odważysz się mówić też do ludzi. Jeśli chcesz pogadać po angielsku, to zapraszamy na nasze kursy stacjonarnie w Bochni lub online. Ale od czegoś trzeba zacząć. So,
Go on! Let's start talking! Do zobaczenia w następnym odcinku. Dzięki za obejrzenie tego nagrania. To co? Widzimy się w kolejnym. Żeby go nie przegapić, naciśnij dzwoneczek subskrypcji. Jeśli nagranie Ci się podobało, zostaw mi lajka. A może jest coś jeszcze, o czym chciałbyś obejrzeć materiał? Napisz w komentarzu, chętnie pomogę, bo właśnie pomaganiem w płynnym i swobodnym mówieniu po angielsku zajmuję się na co dzień. Do zobaczenia na naszym kanale!